Państwem się dzisiaj budzimy od godziny 7:07, a oczywiście od godziny 6:00 budził Państwa Miś, a teraz obudzimy Państwa, jeżeli chodzi o sytuację w górnictwie, jeżeli chodzi o sytuację związaną z klimatem, a to także z pomocą pana doktora Grzegorza Chociana, prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Eco Pro Bono, przedsiębiorca, społecznik, a także od niedawna członek Rady Państwowej Rady Ochrony Przyrody, powołany przez ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę, a także prezes zarządu firmy Ekoton. Dzień dobry, wszystko się zgadza. Dzień dobry, wszystko się zgadza. Długi wstęp, ale rzeczywiście staram się działać nie tylko w biznesie, ale również społecznie. To wiemy, to już od kilkudziesięciu lat i to wszystko działa i to wszystko wychodzi. No właśnie, a czy działa i czy wychodzi, jeżeli chodzi o polskie górnictwo, jeżeli chodzi o polską strategię rozwoju w tym zakresie? Panie doktorze, proszę nam powiedzieć, jak pan ocenia Zielony Ład i te rozwiązania, które Polska musi zrealizować i do których zobowiązała się w ostatnim czasie. No właśnie, proszę Państwa, my musimy zdać sobie sprawę z tego, że z jednej strony musimy podjąć pewne wysiłki związane z transformacją wytwarzania energii, po to, by ta energia była tańsza i dostępna. W zasadzie, gdybyśmy się na tym skupili, żeby była tańsza i dostępna, to będziemy osiągać cele klimatyczne. Natomiast różnica między czasem, bo takie głosy nas dopadają gdzieś z zagranicy, gdzieś na polskim rynku też powstają, często podobno to są głosy dziennikarskie, ale różnica między dziennikarstwem a propagandą jest taka, że propaganda odwołuje się do emocji, że zaraz nam świat się tak zagrzeje, że po prostu wszyscy zginiemy. Nie, to jest przesadzone, to jest gra. Jak ktoś grał w Monopol, to wie, co to oznacza zajmowanie pozycji strategicznych na właśnie tej planszy. I w tej chwili jest gigantyczna gra, przy okazji również turowa to widać, bynajmniej nie o wodę po stronie czeskiej, tylko o energię po stronie polskiej. I to, kto będzie wytwórcą energii, z czego będziemy energię wytwarzać i ile ta energia będzie kosztować. I obawiam się, że w tej chwili w ramach, że tak powiem, tego nastraszenia Polski ocieplaniem się klimatu, mamy bardzo złą pozycję negocjacyjną wobec dostawców nowych technologii. Technologii na przykład energetyki jądrowej, w obszarze energetyki jądrowej, czy innych technologii, na przykład odnawialnych źródeł energii. Dlaczego? Otóż transformacja to jest przemiana, przeobrażenie, czyli jeśli chcemy zmieniać naszą energetykę opartą na węglu, tym dotychczas spalanym w piecach konwencjonalnych, prawda, energetyki zawodowej, no to teraz trzeba by się zastanowić, czy można coś innego z węglem zrobić. Tymczasem my wchodzimy w buty tych właśnie głosów, które mówią, należy w ogóle zrezygnować z węgla kompletnie, w sytuacji, w której świat poza Europą potężnie zwiększa zużycie węgla. Co to oznacza? Jeśli w Polsce, mówiąc o CO2, wielkiej kryptowalucie, o której czasem też zapominam, że to jest wielka kryptowaluta, handlujemy powietrzem. Jeśli Polska odpowiadała jeszcze do niedawna za około 1% emisji CO2 na świecie, w tej chwili już poniżej 1%, bo świat jeszcze więcej emituje. Polska energetyka jeszcze niedawno, mniej więcej w 2018 roku, odpowiadała za 0,8% emisji CO2. W tej chwili już 0,7% i spada. To oznacza, że jeśli zamkniemy wszystko, Turów, Kozienice, Bełchatów, całe obszary, gdzie wytwarza się energię elektryczną z węgla, to uzyskamy zmniejszenie emisji światowej o 0,3-0,4%. Co to oznacza? To nie będzie miało żadnego wpływu na kwestie klimatyczne, natomiast spowoduje, że nie będziemy mieli własnej energii. I zastanawiam się, czy to jest zrównoważony rozwój. Otóż odpowiedź brzmi nie, to nie jest zrównoważony rozwój, to jest oddanie rynku innym państwom, innym dostawcom. I to będzie nas kosztować tak wiele, że nie będzie nas za chwilę stać na ochronę środowiska, bo będziemy, tak jak w przypadku, kiedy bardzo drożały inne nośniki energii do gospodarstw domowych i pojawiało się zjawisko tak zwanego ubóstwa energetycznego, wtedy w piecach palono śmieciami. I to jest problem, proszę Państwa. Ta niska emisja, palenie czymkolwiek, to jest problem, a nie energetyka zawodowa, która jest opomiarowana
nieprawdopodobnie szczelnie, są bardzo wysokie normy dla energetyki zawodowej. Więc gdzieś wpadliśmy w taką ślepą uliczkę poprawności politycznej, poprawności klimatycznej i wykańczamy swoją energetykę, oddając ją walkowerem. I teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że przychodzi dostawca technologii, na przykład jądrowej, bo trwają już teraz negocjacje, tak? I mówi, no słuchajcie, nie stawiajcie się Polacy, i tak musicie, więc bierzecie to, co dajemy. Albo macie problem klimatyczny. Panie doktorze, a jeżeli chodzi o właśnie o zamykanie kopalń i o tę przyszłość, to pojawiły się takie medialne informacje, jeszcze nieoficjalne dosyć, że już jest lista kopalń do zamknięcia i najprawdopodobniej trafiła ona już do Komisji Europejskiej. Jak się pan odniesie do tych informacji? Ja nie mam tych informacji potwierdzonych, jedynie też słyszałem, że taka lista jest. Już mniej więcej 2 tygodnie temu słyszałem. Jeszcze przed tym zamieszaniem ze zdjęciem programu pani Stankiewicz w Telewizji Republika. Czyli coś jest na rzeczy. Gdzieś taka lista powstaje, być może już dotarła. To wypadałoby sprawdzić, czy na pewno jest ona w Komisji Europejskiej. Ja powiem szczerze, jestem zaniepokojony taką sytuacją, dlatego że... Chociażby kiedy powstawała nasza fundacja, to proszę zobaczyć, że jednymi z pierwszych rozmówców, którzy na jednej z konferencji do mnie podeszli, to byli przedstawiciele ambasady Niemiec. Chcieli się dowiedzieć, jakie stanowisko będzie miała nasza fundacja, jeśli chodzi o energetykę jądrową. Ciekawe, co? Tak więc to były rzeczy, które mnie zastanawiały. Dlaczego tak nasi sąsiedzi są zainteresowani nawet taką maleńką organizacją nową ekologiczną, jaką ona będzie miała strategię, jaką będzie miała linię? Otóż chodzi o to, że to jest ta gra wielka o nasz rynek i ja bym oczywiście pamiętając o tym, że powinniśmy zmieniać sposoby wytwarzania energii, ja również jestem zwolennikiem energetyki jądrowej, to chcę to podkreślić, ale nie jestem zwolennikiem negocjacji na kolana i pod ścianą, bo to powoduje, że będziemy mieli bardzo złe w przyszłości łańcuchy dostaw, bo w tej chwili możemy narzekać bardzo na węgiel, tak? Na jego wpływ na klimat, czy na generalnie emisję gazów, pyłów do powietrza, chociaż ona i tak jest świetnie opomiarowana i bardzo mała w porównaniu z czasami jeszcze no, słusznie minionymi. Ale proszę Państwa, teraz mamy łańcuchy dostaw po swojej stronie. Mamy własny surowiec, własne maszyny do wydobycia tego surowca, własne technologie do wytworzenia energii i rozesłania dalej. Powiedział pan w momencie, gdy zmienimy to, tak, koniec. Powiedział pan o zamieszaniu z programem Ewy Stankiewicz. Mieliśmy ten program obejrzeć. Osoba, która była gościem tego programu, to osoba bardzo ważna i istotna. Mówię tutaj o panu Piotrze Naimskim, osoba odpowiedzialna za reformę właśnie energetyczną. Jak pan ocenia to, że ten program się nie pojawił i że to całe zamieszanie wynikło? No, skoro tyle rozmawiamy i to nie tylko tu na antenie Radia Wnet, ale w bardzo wielu mediach jest ta dyskusja i też w mediach społecznościowych, to chyba nie jest dobrze, że program nie miał emisji. Ja też bardzo wysoko sobie cenię pana Naimskiego, jeśli chodzi o jego fachowość, jego determinację w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Natomiast chyba coś się wydarzyło, być może właśnie dotknięto jakiegoś tematu, może właśnie tej listy kopalni zamykanych. Warto by to wiedzieć, dlatego że my powinniśmy mieć odpowiednie przygotowanie do negocjacji, odpowiednią pozycję negocjacyjną. Jeśli sami ją sobie utrudniamy w imię tego, żeby Komisja Europejska nas tam gdzieś pod ścianą nie stawiała, no to znowu inny tam negocjator. Ale czy my, panie doktorze, jeszcze możemy coś negocjować? Czy ten Zielony Ład, ten Europejski Zielony Ład, który jest zapowiedziany, który jest wielkim programem, nie jest już sprawą przesądzoną? Czy my już po prostu nie mamy tutaj za wiele do powiedzenia i ta pozycja negocjacyjna nasza nie jest dobra? No ale pozycję trzeba sobie wypracowywać i ta pozycja na pewno nie jest dobra, bo właśnie oddajemy swoją pozycję walkowerem. Kolejne etapy, kolejne przyczółki, kolejne szańce oddajemy po prostu, a później się dziwimy, że nie mamy jak się bronić. Otóż jeszcze w tej chwili można. Ja wracam do roku 2014, do października i podpisania ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 no, roku tak, przez panią premier Kopacz. To było już 7 lat temu. No tak, ale w tej chwili jest Fit for 55. Nowe limity, nowe wymogi, nowe zobowiązania, które tak samo będą wymagały podpisania się pod tym wszystkich premierów. Jednogłośnie chcę podkreślić. Jednogłośnie.
A co to oznacza? Wystarczyłoby, żebyśmy zrealizowali to, o co apelowałem w 2014. Przejrzenie dokładnie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. I teraz ta obecna polityka Fit for 55 musi mieć ewaluację zrobioną w stosunku do roku 2014. A skoro tam popełniono bardzo poważne błędy, skoro tam nie dano danych wyjściowych, to jak zrobić prawidłową ewaluację? To na tej podstawie możemy powiedzieć, w jaki sposób oceniacie wpływ na gospodarki państw członkowskich, w jaki sposób oceniacie wpływ na 6 branż, które wtedy były przedmiotem tak naprawdę nacisków. To była energetyka, co czujemy dzisiaj, stal, też żeśmy czuli, jak cena stali niedawno wzrosła, chemia, szkło, papier i cement. Te wszystkie rzeczy poszły bardzo mocno w górę, wszystkie te obszary. Teraz się mówi, że również budownictwo mieszkaniowe, również trzeba opomiarować inne dziedziny gospodarki. To znaczy, że wszystko zacznie nam potwornie drożeć, a nie ma prawidłowo przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, czyli na społeczeństwa i regiony, i branże. Tego nie zrobiono, celowo zaniechano. To jest bardzo poważny błąd Komisji Europejskiej i prawdopodobnie próbuje się to samo teraz zrobić na tej zasadzie róbmy, nie ma na co czekać, a wy tutaj czarne kosmouchy, bo macie węgiel, macie się dostosować. Ja mam pytanie, czy ktoś Katarczyków tak nazywa, że mają tyle ropy równie czarnej? Nie, po prostu my pozwalamy sobie na to, żeby w ten sposób nas traktowano, przez co oddajemy suwerenność energetyczną. I mi się to bardzo nie podoba, jako też ekologowi, bo ja wiem, że za chwilę, jak zabraknie nam pieniędzy w wewnętrznym obrocie, będziemy je oddawać na zewnątrz, to również będzie mniej pieniędzy na ochronę przyrody. Właśnie mówi pan o ekologii, to jest ten główny argument jednak, który pada przy tym, żeby zamykać polskie kopalnie. Przypomnijmy, że pojawił się projekt ustawy, który trafił do komisji. Najprawdopodobniej będzie on przyjęty przez Sejm do końca 2023 roku. Możliwość przekazywania kopalń do spółki restrukturyzacyjnej oraz ich likwidacji, uwaga, ze środków budżetowych przez kolejne 4 lata do końca 2027. Czyli jest to już proces, który się dzieje na naszych oczach, panie doktorze. Tak, dzieje się dlatego, ponieważ to już jest proces tylko dostosowania się do tego, na co się wcześniej zgodziliśmy. A zgodziliśmy się na to w 2014 roku właśnie, by cena uprawnień do emisji CO2 była kształtowana nie przez rynek, tylko przez ręczne sterowanie, przez wycofywanie tych uprawnień. Ja to podaję przykład z akcjami na giełdzie. Jak zmniejszamy liczbę akcji na giełdzie, ale papiery rosną. Kto ręcznie wycofuje te uprawnienia do emisji CO2? Kto ma taką władzę? W 2014 roku zgodzono się, żeby tak zwane EU ETS, czyli ten mechanizm i giełda uprawnień, mogła wycofywać te uprawnienia. Czyli to nie ma żadnego regulatora, który powie, cena uprawnień nie może być droższa niż, nie wiem, 25 czy 50 euro za tonę CO2. Czy my jako Polska możemy wyjść z tego systemu? Czy my jako członek Unii Europejskiej możemy nie brać w tym udziału? Oczywiście, że możemy, tylko będzie to nas kosztować strasznie dużo politycznie, to pierwsze. Ja się nie znam na polityce jako takiej, stąd też spodziewam się jedynie, że to jest ten wielki opór. Natomiast my mamy prawo, nie wychodząc, czyli nie wywracając stolika, nie będąc żadnym buntownikiem i kocmouchem, jakby ktoś nas zaraz nazwał, powiedzieć sprawdzam, jak przy pokerowym stoliku, skoro tak, chcecie kolejne limity mieć, coraz więcej ma to kosztować, dobrze, wykładamy karty na stół, powiedzcie, jak to przeliczyliście. W ten sposób możemy doprowadzić do zachwiania się tego szalonego wzrostu, sztucznego wzrostu cen emisji CO2 i spowodować, że jednak to nie będzie tak, że wszystko przestaje się opłacać, że polski węgiel, polska energia się nie opłaca, nic się nie opłaca. Nie, ona się nie opłaca dlatego, bo sztucznie wywindowano cenę uprawnień do emisji CO2. I to o to chodzi. I my się na to zgodziliśmy w 2014 roku. To jest Ale jeszcze raz powtarzam, panie doktorze, mamy 2021 rok, mamy inną władzę, mamy inną partię, która rządzi krajem. A pan cały czas wraca do tego 2014 roku. Przecież ustalenia były także w grudniu ubiegłego roku. Solidarna Polska apelowała na ten temat. Solidarna Polska tak samo nie zgodziła się na przyjęcie PEP 2040. No to jest, dzieje się dziś, dzieje się teraz te ustalenia. No tak, zgadzam się z panią, przy czym one wszystkie i te niezgody i wszystkie te działania były interwencyjnymi działaniami w związku z 14 rokiem. Teraz jest dopiero moment, kiedy można powiedzieć sprawdzam w stosunku do obecnie rządzących, czyli jak podejdą do sprawy Fit for 55,
czyli do tego nowego pakietu, nowego zobowiązania. Jeśli tutaj zachowamy się konsekwentnie, w tym sensie konsekwentnie, że będziemy bronić własnego interesu gospodarczego, własnej energetyki, jeśli tu powiemy sprawdzamy, czyli robimy ewaluację od roku 2014 i jakie skutki przyniosły tamte regulacje, wtedy będziemy mogli powiedzieć, jaka jest nasza sytuacja i ile możemy jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o naszą sytuację, pozycję dzisiejszą. Dlaczego możemy powiedzieć nie, albo dlaczego możemy powiedzieć sprawdzam. Teraz jest ten czas i teraz minister klimatu i środowiska powinien dużo bardziej asertywnie podchodzić do tego typu propozycji. To jest ten moment. Zadania dla Unii Europejskiej w tym obszarze właśnie opisuje Europejski Zielony Ład, ta strategia służąca neutralności klimatycznej zaplanowanej jako cel do 2050 roku, o czym pan doktor cały czas mówi. No i jednak to są niepokojące informacje, które możemy przeczytać na stronach rządowych. Emisja gazów cieplarnianych, która prowadzi do ekstremalnych zjawisk pogodowych, między innymi do suszy, powodzi, degradacji branż uzależnionych od pogody, że ten klimat się naprawdę zmienia i te skutki ocieplenia są bardzo niekorzystne, stąd cały czas rosnące ograniczenia. No ale jeszcze jedno pytanie. No dobrze, ale czy my naprawdę stosujemy zasady logiki? No bo ja zawsze chciałbym, żeby, że jeśli coś ma być ekologiczne, musi być po pierwsze logiczne, prawda? A to oznacza, że zastosujmy zasadę logiki. Cała Europa wytwarza 9% emisji CO2 i cała Europa chce być zeroemisyjna, czyli o 9% chce zmniejszyć emisję CO2. Tymczasem pozostałe państwa, które nie są tak restrykcyjne i nie przyjmują takich zobowiązań, zwiększają bardzo mocno emisję i do 2050 roku zwiększą bardziej niż dwukrotnie. Co oznacza, że jeśli nawet my zarżniemy w Europie gospodarkę, po Europie przestanie się cokolwiek opłacać, pozostałe gospodarki dwa razy tyle jeszcze wyemitują. Skoro myślimy lokalnie, myślimy globalnie, działamy lokalnie, to jaki jest sens zabić gospodarkę Europy, skoro i tak nie przyniesie to żadnego efektu? I na koniec, panie doktorze, pana opinia, pana stanowisko, jeżeli chodzi o tą sprawę z Turowem i spór polsko-czeski? A no to jest kwestia troszeczkę odmienna. My nie zadajemy sobie pytania i nigdzie w debacie tego nie ma, poza może telewizją w Polsce, gdzie ostatnio o tym wspomniałem. Dlaczego w ogóle unika się czasem procedury oceny oddziaływania na środowisko? Otóż dlatego, że wtedy dochodzą do głosu populistyczne argumenty i czasami wykoleja się bardzo ważne projekty. Otóż w Turowie Polska dlaczego jest atakowana skutecznie? Otóż dlatego, że w ustawie o ocenach oddziaływania na środowisko, która w nowelizacja weszła 13 maja tego roku, jest zapis, że jednokrotne przedłużenie koncesji na wydobycie węgla brunatnego nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. I jak to w tej nowelizacji zostało utrzymane i weszły pewne zapisy, natychmiast tydzień później Trybunał Sprawiedliwości wprowadził te takie narzędzia zabezpieczające. My się nie dostosowaliśmy do nich, więc teraz się wprowadza kary. Po pierwsze, kary są nieadekwatne. Po drugie, sposób wprowadzenia narusza przepisy prawa, o czym pan Jacek Sariusz-Wolski, europoseł, mówi bardzo, bardzo celnie. Natomiast rzeczywiście spowodowaliśmy, że był ten haczyk, którym można było Polskę zahaczyć, czyli że w ogóle nie była wydawana decyzja środowiskowa. I to o to chodzi, czyli argumentacja, że za granicą mamy wiele więcej kopalń, a tutaj tylko jedną, nie jest dobrą argumentacją. Ona być może tak fajnie obrazowo to pokazuje, że mamy jedną, a się do nas czepiają. Czepiają się za brak decyzji środowiskowej. O to tu chodzi. Natomiast znowu jest to wielkie zaniechanie, że nie przeprowadzono reformy ustawy OEŚ tak, aby protesty niezasadne były oddalane, a wręcz karane. Bo skoro mamy argumenty, skoro nadrzędny interes publiczny jest po naszej stronie, skoro argumenty geologiczne mówią, że to nie jest możliwe, byśmy wodę odbierali Czechom, to gdyby to było w procedurze, gdybyśmy wyłożyli te dokumenty w procedurze, nie dałoby się tego podważyć. A nawet gdyby były jakieś elementy do podważenia, to zawsze jest coś takiego jak nadrzędny interes publiczny i Komisja Europejska i Unia Europejska przestrzega takich rzeczy jak nadrzędny interes publiczny, czyli to, że mimo, że szkodzimy środowisku w jakimś zakresie, to ten nadrzędny interes przeważa nad tymi szkodami. I tutaj stawiamy... Nie zrobiono,
Panie doktorze. I tutaj właśnie o to chodzi. I tutaj o to chodzi, mówił nasz poranny gość, pan dr Grzegorz Chocian, Fundacja Konstruktywnej Ekologii Eco Pro Bono, a także firma Ekoton, doradca pana ministra Michała Kurtyki, Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Bardzo dziękuję za ten głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.